ako spojžeň mosty i magnes duš i to, co može się przyśnić i portret niezbyt ostry i dziki bluszcz. Zedrę z hełmów krzyżackich pod twoje trzewiki rzucę kilka takich paszczów, jakie miał krzyżak, który zamordował twoją matkę. Tutaj nic nie jest proste ani piękne, lecz nie obieca nam szczęścia żaden los. Miłość mieszka pod mostem i w tym cała rzecz. Nie pamięta już nawet, gdzie ten most. Tutaj ty, a tam ja. Drogi mi wierzy, jak dwa. Czemu Bóg, dobry Bóg, nie skrzyżował naszych dróg? Mam tylko czekać biernie i wierzyć w to, że wkrótce znów cię zobaczę, a potem milczeć dzielnie milczeniem, co tak wiele różnych ma znaczeń. Bo tu nic nie jest proste ani piękne, lecz nie obiecał nam szczęścia żaden los. Miłość mieszka pod mostem i w tym cała. Jeżeli któryś z was dwóch sprzeciwi się temu, że najpiękniejszą i najcudowniejszą panną na świecie jest panna Danusia Jurandugra ze Spychowa, to go wozywam na walkę konną albo pieszą. I dlatego pan ze Spychowa wzywa Danusię, żeby zaraz jechała do niego, bo chce ją jeszcze widzieć, zanim go ogarną ciemności. Ale co z nią, z Danusią? Gdzie jest, co powiedzieli, z czym przyjechali? Szukałem jej, aż znalazłem i odbiłem, ale ona wolała do Boga.